Obiecuję ci, że 180 klucz z lekkością zastosujesz w twoim życiu już dziś, by pokonać blokady podświadomości i otworzyć się na to, co nowe i piękne. Bogactwo i obfitość. To materialne, ale również to niematerialne, bo klucz do bogactwa i obfitości skrywa się w tobie. Dzisiaj porozmawiamy o sile podświadomości. Znasz ten temat z pewnością z wielu, wielu, wielu książek. Nasza podświadomość to tajemnicze i niezgłębione źródło szczęścia bądź nieszczęścia. Co tam wszystko zapisało się w czasie naszej wędrówki i jak to wpływa na każdy kolejny dzień? Podświadomość można kształtować. Można usuwać wszystko to, co negatywne i wnosić światło w ciemność. A można też żyć z dnia na dzień, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, że to, jak żyjesz, jak wyglądają wszystkie dziedziny w twoim życiu, wokół ciebie, jak wszystko wygląda, to wszystko najpierw jest w twojej podświadomości. Dzisiaj pierwsze spotkanie z serii 180. Bardzo ważne, kluczowe, bo cała ta energia 180 spotkań będzie bazować właśnie na temacie podświadomości. Podświadomość. Niezgłębione źródło szczęścia bądź nieszczęścia. Powodzenia i niepowodzenia. Bogactwa lub biedy. Miłości lub braku miłości. Podświadomość to księżycowe, tajemnicze, mistyczne, niezbadane, bo tylko w malutkim procencie wydaje nam się, że wiemy, jak ona funkcjonuje. Dla mnie podświadomość to tak, jakby mieć komputer, na którym od wielu, wielu, wielu lat pracujemy. I mimo, że czyścimy sobie ten ekran, ten nasz pulpit, to gdzieś tam w tle wszystko, cośmy robili, jest zapisywane. Wszystkie nasze czynności, wszystkie przejścia, wszystkie programy, które były wgrane i mimo tego, że były usunięte, to gdzieś zostawiły ślady. I nagle nie wiadomo skąd coś tam gdzieś w tle pracuje i blokuje ten normalny tryb codzienności. Tak dla mnie wygląda podświadomość. Wszystko to, co przynieśliśmy skądś, ale również wszystko to, co widzieliśmy, co zapisało się w nas i co gdzieś tam głęboko drzemie. Czasami wychodzi w czasie snu. Może masz piękne sny, a może masz sny, koszmary, horrory wręcz. To wszystko są niezbadane źródła podświadomości. Podświadomość można jednak zmienić. Na podświadomość można wpłynąć. Można ją oczyszczać i wgrywać nowe, piękne programy. I temu służą wszystkie zabiegi i medytacji, i również afirmacji, wizualizacji, pozytywnego nastawienia. Podświadomość jednak nadal ma w sobie różne rzeczy, które nagle wychodzą w najmniej spodziewanym momencie. Nasze dzisiejsze 180. spotkanie nie będzie opierało się na pozytywnych afirmacjach, wizualizacjach, wgrywaniu nowych programów. Dzisiaj otrzymasz klucz z wyższej półki. Jak tą podświadomość przemienić w świadomość? Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku
otrzymasz wszystkie rady i wszystkie wskazówki, które na nasze dzisiejsze spotkanie przekazała w moje dłonie Siła Wyższa.